Przyłączone, no. Nie, no to dodaję nowego świątecznego vloga, ten nagrałem jeszcze wczoraj, więc wiem. Problem, że nie mam wyłączonych. A, nie masz wyłączonych, okej. Okay. YouTube się. A, no to jak zwykle. Jak masz followa na tym, na Twitchu, to wszystko dostaje. A, wcześniej to nie działało też do końca. Też nie było tak easy. Ole, żebym wyrwał. I po mapce. Czy failed? Oh well. Które tiery biegasz? Nie, to kart było ten, odzany, nie? Kartografer. Było tylko jeden portal, więc. A teraz to jest chyba te. Znaczy, do T6 już sięgam, nie? Ale robię po kolei mapki, te, które mi brakuje, bo nic mi nie pada, więc kupuję sobie po kolei i dubię. Run. Także teraz Underground Sea robię chyba, to jest, nie wiem, 5? No, to szóstka chyba. A, czy, piątka. Czy i River to właśnie mele, piątka i szóstka. A ty dla mapki to jest. To też wolę River, bo Lion jest taki, że biegnie no. Po prostu pod sobą. Zakopać i nie wspominać, a mówisz o odcinku, o, czyli tak sądziłem, pod koniec teraz będzie nudą jak nic. Trzeźwe, że daje inforampa, nie? No ramp, zawołałem tam w trakcie rozmowy. Koleś nadal nie sprawdzi tej pozycji, mimo że wie, że tam jest przeciwnik. Bo powiem ci szczerze, że nie słyszałem słowa rampa. No ramp powiedziałem, nie? No bo... A, to byś miał, że gdzieś tam się odbiło, kurde. Te parówy nawet nie spojrzą, nic inną, od boku. Nie wiedzą skąd. Ale, nie ma co się pizdawać. Akurat pewnie głosy z Grzesia tam zagłuszyły chwilowo. Może gdzieś tam mignęło to słowo. Cieszy mnie to, że koniec nigdy więcej nie zostanie ruszony. O! Byś się nie zdziwił. Co? Mówimy ten, o Tokyo Ghoul. Anime. A, to bajki. No tak. Dorosły człowiek nie ogląda bajek, nie? Dorosły człowiek i bajki. Panujmy się na to. O, no, dokładnie. Szarpnąć window. Tylko gra. A, dokładnie, to tylko gra. Ale powiem ci, że mnie nieźle zaskoczyłeś z tym, że to się nie wlicza do damage'a, nie? Naprawdę sądziłem, wierzyłem od paru lig, że to się wlicza. Wierzyłem tak też do Delva, ale potem sobie sprawdzałem kilka rzeczy na Path of Buildings. Dlatego tak zaskoczyłem, mówię, no kurwa, jak nie działa, ci tyle lig, gram i... Wedzik nie dodaje. Chodzi o elemental damage with attack. Attack skill. Attack skill, dokładnie. Skill. Że, bo ja to miałem na amulecie, nie? Ja to jest do tych, do ataków tylko, nie? Jeśli jest Amen. Ale nie, dobrze, że jestem sprostowany, jak zwykle. Nie, no mówię, albo ja zapominam, albo ten, albo gdzieś tam utrwalę się coś w głowie i brnę w to, nie? Dopóki nie zostanie mi to wyjaśnione, tak... Wiesz... Ale nie upierałem się, bo sprawdziłem. No, co mówisz? A ci filmik wyślę, kurde. Trzeba się pochwalić fragami Bibla. Aaa, znowu? Masz spell, to nie dodam ci do... No. Ja sądziłem, naprawdę sądziłem, że od paru lig, że to ten. Atak skill, no to mówię, no to atak skill. No, czyli jam, to jest atak skill, nie? Tylko, że to jest typu spell, nie? A nie atak, nie?
Na pewno jest wielu innych graczy, którzy tak samo myślą jak ja, a ci przynajmniej myśleli. Jakie indywidualne rozmowy? Żadne indywidualne rozmowy, panie. Indywidualne. Akurat w tej grze ma znaczenie. No, tylko mówię, że od paru lig jak grałem, to sądziłem, że to ma wpływ na tego Arka, nie? Tu jednak nie. No cóż. Dużo rzeczy jeszcze muszę się nauczyć i na pewno gdzieś... Tak, bardzo dużo. Jeśli chcesz poogarnąć, to tyle trzeba czytać. No, znaczy, no generalnie trzeba byłoby to cały czas grać, nie? Na przykład to jak od dnia premiery grałem w Diablo i to kurde ogarniałem, tak to, że szkoda gadać, nie? Bo Diablo miałem w małym palcu, że tak powiem. No, a jak ja gram tylko, no mówię, tak sezonowo i nie gram non-stop w połowie, tylko gdzieś jeszcze jakieś inne tytuły wylatują, to no... No nie jestem w stanie, nie? Wręcz bym powiedział, nie? Gdzieś coś tam może się faktycznie utrwalić, ale to za dużo tego nie będzie, nie? Rozmowy z mężem to 5 dych się należy. Nie, fajnie tak coachować, by było za pieniążki. Nie masz za dużo w portfelu? Znowu mnie ujmie zabił, no oszaleje kurwa. Let me tell you. Spokojnie, bez nezrów, to tylko gra. Fate will find you. Tak każdy mówi, ale później rage. Dobra. O, dobra, zwyzywałem, masz mikrofon, musiałem wyłączyć. Aż tak źle było? No... Nie muszę kalecić streamu moim łamanym angielskim. Nie? No nie. Wyzywanym. No spokojnie, ja też mam łamany angielski, więc w chwili obecnej. Dobra, co my chcieliśmy? 40 papek mamy. Źle. Na każdym kroku trzeba dojść krowę, które daje mleku. No nie, my się zajmę. Absolutnie. Krowę, która składa złote jajka. Krowę? A nie kurę? Tak, to był planowany zabieg. Ale szczerze nie chciałbym jakoś mega kokosów zbijać na samym streamingu. Przykład na przykład Ninja. Sporo wokół niego ostatnio się dzieje i... Nah. Dobra, co my chcieliśmy? Hello. Odpowiednie na pewno chcieliśmy. They flee from the eyes of Oria, coated in gold from head to toe. Dobra, tu mam Orb of Transmutation, ekstra moc do itemu doda. To było? Orb of Transmutation. A, to jest to, dobra, czyli... Dobra, to teraz tak. Jeśli chodzi o tą receptę w końcu na te hosy, bo coś mi się wcześniej nie udało, nie wiem czemu. Armor. Pasek. Każda część ubrania. Tarcza. Bronie. Dwie. Nie no, jak tarcza, to już bez broni. Bo a, już, tarcza już... to jest jednoręczna broń, nie? Tak, to czekaj. Gdzieś tu miałem to otwarte jeszcze. Nie, to nie to. O, gdzie jest? Vendor Recipe? Cursed Rare. One of the following. Albo two-handed weapon. Albo one-handed shield. Dwa razy one-handed weapon, albo dwa razy shield.
Helm, body armor, gloves, boots, belt, amulet, 1 i 2 razy ringi, okej. Okay. Aha, okej, okay, dobra. Czyli tak mi cielak brakuje tylko mi... Tylko item level pass, nie? Tak. No, czyli brakuje mi butów i rękawic, tak to. Ale dobra. Patrząc na twoje stasze, to ci się to nie opłaca, bo ci miejsca zabraknie. Co? No masz mało miejsca każdym... Bo to za każdym razem muszę ten? Aha. A, czyli za każdym razem jak muszę to oddawać, to dostaję ten chaosy, tak? No. I nie identyfikuj itemów, to dostajesz 2. Okej. Okay. No. Czy to się opłaca? Dobra, spoko. Okej. Okay. Nevermind. No, bo tam są te starsze takie te, które mają małe kwadraciki, które mogą przyjąć no, kłasne, wiele. No kłasne staby, to duże ci chodzi, ale nawet nie... No kurde, sniper. Ci to się nawet nie opłaca. Dobra, bo ja sądziłem, że ten, że sprzedam i dostanę gdzieś tam i mogę sobie zakończyć inną walutę wymienić albo coś. Ale spoko. Już wiem, czemu tego wcześniej nie robiłem. I problem rozwiązany, problem z głowy. Carter. Krater mam. Co się robi, jak masz wkład? No właśnie o to mi chodzi, jest początek ligi. No, dokładnie. Teraz to mi się absolutnie to nie połączy. Nawet nie na początku ligi, ale to jest... No ale już wiem dlaczego. Ale już wiem dlaczego tego nie robiłem po prostu. Wiesz, no ja mam prawie 10 to sztaby, to jeden sobie biorę na armory, drugi na bronię, trzeci na biżuterię. Nie? No. Po prostu wyciągam. Nie, niczego. Hello. Canyon. Fate will find you. Hello. Ja to dostanę? Fate will find you. O, czy jedna strumyka muzyka leci nas? U mnie? Z gry. Chyba nie, nie? A, no to tylko nie. Tylko zjawiam się z gry. A tak normalnie nie puszczam. Nie, bo mi później kurde wody zablokują na... I tak dalej. Dobra. A ze Spotify powiedzmy, jakbyś puszczał, jakbyś miał kupione. Czysto teoretycznie. Jakbym miał wykupione ten abonament w Spotify, tak? Mhm. No to nie, no też mi blokują. Ram, again. It's A. Dobra, City Square. Lećmy sobie tak. R. I tak ci blokują. No, nie, jak spuszczam ze Spotify'a, bo coś też blokują, no bo nie masz licencji wykupionej, masz tylko... Nie, ale bo nie masz licencji, no wykupujesz tylko i wyłącznie subskrypcję na Spotify'u, żeby posłuchać sobie. No i słuchasz, zarobkowo tego nie robisz, nie uzyskujesz żadnych środków z Twitcha, nie? No nie, ale tak czy siak blokują. A, blokują, mówisz mi. No tam prawa autorskie, wiesz, bo właśnie o to że chodzi, żebyś nie monetyzował. Nawet jeśli tego nie robisz, to jeśli masz taką możliwość, to ci zablokują tak czy siak audio, nie? Bo tak samo na YouTubie, kurde, jest muzyka z gry z Path of Exile, to co chwilę, kurde, mam roszczenia od muzyki, która jest w grze, do której prawa posiada studio GGG, nie? Serio? No, na serio. Bo podobny kawałek jest podobny do innego utworku i dlatego, nie? Co chwilę mam roszczenia odnośnie, to się nazywa Sepulchre, coś tam, nie? I co chwilę mam, może nie co chwilę, ale co jakiś tam odcinek roszczenia, że ten, odnośnie tego kawałka do muzyki. A ja co chwilę, kurde, odwołaj. Że nieuzasadnione, bo prawa do muzyki posiada studio GGG i tyle. Roszczenie niepodstawne, bezpodstawne. No to bot, wiesz, gdzieś tam wyszuka. No coś. Wiem, na automat to leci. No.
Jest coś podobnego i tyle, nie? No tak, dzisiaj oglądałem jakiś filmik na YouTubie, jak jakiś koleś, jakiś ten twórca własnej muzyki, nie? Tworzy jakieś tam utworki i tak dalej. Miał 47 milionów wyświetleń na jakimś jednym utworku. I podjumali mu. Bo ktoś sobie kliknął, że to jest. Że ten. On jest właścicielem. Albo że w imieniu innego właściciela. I o, w ten sposób, że w imieniu innego właściciela, który jest. On jest właścicielem. No. I jak się koleś odzywał do YouTube'a, to oni nic nie mogą. Musi się skontaktować z. Z tą osobą, która roszczyła. I tak dalej. Jak koleś wszystko sprawdza, no to nie ma żadnego kontaktu z tym i tak dalej. To tam doszedł do tego, że kto to niby jest, nie, i tak dalej. Nie? Wobec kogo ta osoba roszczy sobie te uprawa do jego muzyki, nie? Tam się skontaktował z nim i tak dalej. Tamten koleś zrobił jakiegoś tylko i wyłącznie remiksa tej jego utworku. Nie? On mówi, że spokojnie można robić remiksy i tak dalej, wykorzystywać i w ten sposób i tak dalej. Ale nie przywłaszczać. Ale nie przywłaszczać jego, nie? Mhm. To koleś w jego imieniu też napisał do YouTube'a, nie? Mhm. I tak dalej, że absolutnie ten nie klejmował jego utworku, że to jest jego własny utwór i tak dalej. No i w tej chwili nie wiadomo co, bo ręce związane, bo YouTube nic nie robi, nie? Także odnośnie tego strajków i tak dalej, czyli przejmowania tych praw i blokowania monetyzacji, no wymaga sporej poprawy, no bo YouTube tak de facto tego nie weryfikuje. Tak naprawdę każdy z nas może sobie claimnąć, że o, to jest mój utworek, albo nie wiem, utworek kogoś innego i może jeszcze na tym zarabiać, nie? YouTube tego nawet nie zweryfikuje, nie? Tylko o, każda osoba, która to claimie, to jest, że jest zgodne, że to jest tam tego utworek albo jego i tyle, nie? Do widzenia, nie? To jest w ogóle chore, nie? Moim zdaniem. YouTube jest chore. No nie, YouTube niestety spadł trochę na psy, jakby nie patrzeć pod tym kątem. Niestety. Ale niestety nie poradzimy. No, ten stream zero muzyki będzie. Znaczy muzyczka generalnie jak są jakieś przerwy, ewentualnie wtedy puszczam, nie? Ale no naprawdę, naprawdę rzadko. No ale wtedy ta muzyka nie wchodzi ani na tubę, ani na nic, nie? No bo to jest przerwa, to wycina z tego co mi. No, dokładnie, nie. Że jedynie tylko tak w przerwach jakaś muzyczka albo coś, a tak to. A tak to nie, no bo mówię. Dźwięki, które teraz są na strumyku, będą na tubę i tak dalej. Ja tak to robię. Spider Lair. Patrzmy. Ramp. Szybuję. Nie wiem, czy oglądaliście tego, ten nowy odcinek, ten YouTube Rewind 2018. To był najbardziej dislajkowany. Najgorszy filmik w całym serwisie YouTube. Nawet więcej minusów niż na Diablo Immortal? Co? Ty nawet więcej masz ma niż ten teledysk, ten, Bibera. Kurde, po srogo lecą. No tam chyba ponad 10 milionów dislajków ma. Kurde. Na serio, kurde. No, jechali po całości. No słuchaj to, jak dali ci Willa Smitha, dali ci Ninja. No to się nie dziw, stary, nie? Czekaj, może znajdę. Co 49 milionów wyświetleń ma? Już ci mówię, 14 milionów dislajków ma, a tylko 2,3 miliona lajków ma. 14 milionów dislajków. Oczywiście dislajkowałem, żeby nie było. Bo nie podobało mi się strasznie.
Nice hug, bro. Dzięki. Co tu mamy? Tu jest tylko już od tego, od Alka, dobra. Konektor. Tak to właśnie bywa niestety w tych internetach. Odnośnie muzyki i innych tych praw autorskich. To jest... No zresztą teraz ponoć ten, Unia Europejska chce przepchnąć artykuł 13, nie wiem czy słyszeliście o nim. To znaczy, nie wiem czy czytałeś całą 13, bo sama w sobie 13 nie jest zła. No nie, sama 13 sobie nie jest zła, ale jest tam parę punktów, które no, no mogą ograniczyć, no... Dość mocno, mogą. No, jakieś linkowania, czy, bo będą, jeśli coś będziesz chciał linkować, prawdopodobnie będziesz musiał odprowadzić podatek, ale nie wiem, to, czy to ty... Tej wersji to jest, to wszystko upadnie, każda publikacja tak naprawdę. No, dokładnie, dokładnie. Memy, ale też nie wszystkie memy mogą też upaść, co tam jeszcze jest. No generalnie wykorzystanie kontentu, nie, który zawiera jakieś prawa autorskie, no już nie będziesz mógł tego wykorzystać, no bo prawa autorskie zablokują ci, generalnie będą ograniczyć cały kontent, nie będzie można widzieć wszystkiego na przykład. No, generalnie no, są te takie punkty, chyba nie wiem, dwa albo trzy punkty są, o ile dobrze pamiętam, takie, które faktycznie mogą dużo napsuć, nie, w internecie. No bo ktoś padł na genialny pomysł, tam były też filmiki, że tam mam autorzy odnośnie muzyki. Mówię, bueno, że w końcu będzie coś, nie? Ale w czym problem leży? W czym problem? Czego to ma dotyczyć? W czym ma im to pomóc? Tak de facto. Kasę zarabiają? Zarabiają kasę. Jakby nie patrzeć, nie? Gracz... Puścimy się jeszcze małkarę czasową za wyszukiwanie gier w trybie trójnie o długości 7. Co? Co to za informacja? To mam Ima. Lol. Jest to po prostu głowę. Burzył się. Cheater. Aimbot. Hacker. Warhack. Nie no, na tych rankach to wiem. O, silvery. Blue tendrils entangle and change. All that remains is gold. Czy powiedni weszło mi kurde rar, nieźle. Nie widziałem. Nie, na przepowiedniach idzie zarobić. No, ja wiem. Ja lubię je robić po prostu. Ta Uber Ad Siri jest fajna. Co ulepsza tarczę. A. Okej. Takie krapi tarczy robi z taką nie krapi. Czyli z krapu robisz Uber tarczę. Ale będę miał highlighty z tego metryku sobie porobię. Dobrze, rób. Zrób własny kanał na YouTubie. Będziesz miał się czym chwalić. Tak, playsami na goldach. No, wiesz co, no, to nie chodzi o plays, tylko wiesz, nie? Jakieś śmieszna sytuacja, bo coś, zawsze coś. Wiesz. No tam śmieszne sytuacje, to się głowy liczą. No, albo epickie głowy, no. Co tam wolisz?
Wiesz, na słabym przeciwniku to tam. Oj, tam słaby przeciwnik. Siema, siema, Azeczek. Siemaneczko, siemaneczko. Boli, boli. LOL! Sorry za te emocje, ale... Emocje. Szał emocji mamy. Na sadumeku. Tagów narobione z 13 rund. Nieźle. Cheater, cheater. Mam pytanie, czy GTX 1060 8 GB RAM oraz i5 8700 poszłoby mi jakoś przyzwoicie połę na ustawienie wysokiej? Oczywiście, że tak. Połę nie ma zbyt wysokich wymagań. Ja na tym moim krapie nawet grałem. No. Nawet na potato kampie możesz uruchomić połę. Nie jest to najprzyjemniejsze, ale... Także jak najbardziej tak. Ze spokojem pogrę sobie w połę i to nawet dosyć godnie. Just good. We have clean more pilots. They clearly don't trust you. Even better I with a weapon. Too far. Then with words from the way. Akurat połę nie jest jakoś chyba procesożerne, więc bardziej na grafikę stawia chyba, ale też nie pożera jakichś tam znacznych zasobów. Radę RAM-u dorzucić ogólnie, bo ja na tych 8 to... Znaczy 8 ogólnie to jest... zapycha się strasznie połę. No tak, nie, wiadomo. Wiesz, to też jeszcze zależy, co masz uruchomione w tle, jak nie patrzeć. No, wszystko. No to dlatego ci się zapycha. No ale wiesz, no przeglądareczka do połowy jest po... No, znaczy no 8 to jest takie absolutne minimum w tym momencie, natomiast 16 jest rekomendowane, jeśli chodzi o RAM. No ale mówię, na sam początek, jeśli nie stać, no to jak najbardziej 8, a później no, ewentualnie, nie wiem, za 2 miesiące, 3 miesiące dokupić sobie drugą 8-kę, nie? Zwykle mam odpalony jakiś build i Discordzie. No to w zupełności ci 8 wystarczy, nie? Ale mówię, jakbyś chciał coś jeszcze więcej porobić ewentualnie, no to te drugie 8 jak najbardziej, nie? I oczywiście w dual channelu, nie? Czyli jak masz 8, czyli dwie czwórki, najlepiej. The syndicate does not follow the Kadui way. But... An arena fighter knows, once the fight is over, respect is what counts. Think anyone else in the syndicate would say the same. The syndicate makes traitors of us all. Enough blood has been shed today, warrior. Put down your weapon. 1x8 nie polecam. 1x8 nie polecam absolutnie. 2x4 polecam. Dual channel jest o wiele lepszy niż inna kość. Give me a reason. No czy będzie to chodzi z nim wszystko, nie? Ale trochę prawie. No bo na jednego sensu nie powiem, że to nie pójdzie wszystko. No nie, na jednej kości pójdzie, ale zdecydowanie więcej wyciągnie się mając z dual channelu, nie? No wydajność nie ma trochę. No. Floating sand in Minecraft. Nienawidzę Minecrafta przez to, jak jest wszystko żerne. Tak? Nigdy nie grałem w Minecrafta, więc. Jak chwilę pograłem, to nawet dłuższy czas. Bo to jest całkiem przyjemna gra tak naprawdę, ale jak jeszcze miałem laptopa, to wyobraź sobie, że nie dało się grać. No. Gdzie w CS-a mogłem na przykład go, nie? To mnie dziwi. Ale Minecraft już nie. Strasznie. Naprawdę Fortnite dla małych. Ale muszę uważać kiedy z tymi minkami, kurde. Coś tam było innego, to... Opa, ups. Dobrze.